Hej, hej, witajcie moi kochani na kanale RAP, czyli z Pochwycenie z Blisko. Słuchajcie, mam dla Was fajnego, ekstra, superowego newsa. Mam nadzieję, że u Was wszystko jest dobrze, zatem zaczynamy. Powiedzcie mi i czy w ogóle znacie na to odpowiedź, po ile e, zwierząt wziął Noe do swojej arki. Przyjęło się, że wziął po parze, czyli tak jak tutaj napisane jest w innych pozostałych dwóch miejscach, że mam po prostu wziąć e, po parze. Ale czytając rozdział siódmy, werset drugi i trzeci, ja byłam, słuchajcie, zszokowana tym, co się dowiedziałam wczoraj. Wówczas Pan powiedział do Noego: wejdź do arki wraz ze swoją rodziną. Widzę bowiem, że na tle tego pokolenia jesteś człowiekiem sprawiedliwym. Spośród wszystkich zwierząt czystych, zaznaczam czystych, wejdź ze sobą po siedem. Samca i samice. A ze zwierząt nieczystych weź tylko po parze. Podobnie uczyń z ptactwem. Weź po siedem samca i samice, aby zachować przy życiu ich potomstwo na ziemi. Czy Wy to rozumiecie? Dwadzieścia lat z Panem Bogiem. Dwadzieścia lat. I dopiero taka, taka nowość, która po prostu mnie zszokowała. Każdemu Pan Bóg daje mądrości. Na tyle, ile może ktoś poznać. E, dlatego jesteśmy potrzebni sobie nawzajem, by ten poznał coś. Zobacz, co, co tu jest napisane. Zobacz tutaj, co jest napisane. Moja Biblia to jest Biblia Fire Bible. E, ale czytam tak samo tutaj też w, takie inne Biblia w, w moim telefonie. E, takie online. I powiem Wam. No po prostu jest to samo. Czyli na to wychodzi, że Arka musiała być, oczywiście wiemy, że bardzo duża. E, że Noe wziął po 7. Po siedem. Samca i samice, czyli razem powinno być 14, tak na logikę. Ze zwierząt, ze, ze zwierząt, zwierząt czystych, czyli razem czternaście. E, z nieczystych tylko po parze. Nieczyste to te, które po prostu odżywiają się zwierzętami, a czyste to te, które jedzą po prostu roślinki a co tam dalej było z ptactwem, ptactwa też było po siedem samiec i samica, bo też jedzą, że tak powiem jakieś takie bardziej roślinki no w ogóle ogólnie tam Bibia o tym mówi i to już teraz to nie będę wchodziła, że nieczyste to te, które podobno miały właśnie um... Yy, nie chcę to mówić kopyta, bo ja się nie znam na zwierzętach, ale chodzi, tak jak załóżmy, u Żydów są to świnki na przykład, i tam pozostały też jakieś inne zwierzątka. Także o tym może w innym, późniejszym czasie, tylko wam pokazuję mniej więcej co Bóg tu pokazał mi. Nie wchodzę w dyskusje, w różnego rodzaju rzeczy. Osoby, które komentują źle, które są nimi, od razu, słuchajcie, blokuję. Ja nawet się na tym nie zastanawiam, bo nad, nie mam po prostu na to o, o chęci i czasu. A po drugie, słuchajcie, mam już swój drugi kanał na YouTubie, którym pokazuję, jak się czytelkuje. I tam jest o wiele, wiele, o wiele więcej osób, i to jest tylko dzięki oczywiście Panu Bogu, gdzie miałam takich sytuacji różno, więc jestem na to już odporniona, więc tym bardziej nie musicie atakować pisać, bo i tak to nic to nie da. Słuchajcie. Także tak jakby taka ciekawostka dla was. Po 7 z par, czyli z 14, 7 par samic samica z czystych, tak samo jest ptactwa. A pozostałe nieczyste po parze. Także nowość, słuchajcie. No, czytałam Wam Bibi, ja tego sobie nie wymyśliłam. Także widzimy się w kolejnym filmiku. <grystanie> I do usłyszenia wkrótce! <grystanie>